Hej, witam was serdecznie, tu Elizabeth Iron. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii Fable. Tak, pewnie, Fable się skończyło. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. W poprzednim odcinku, raczej poprzedni odcinek był bardzo failowy dla mnie. Jakoś tak wyszło. No bywa, nie zawsze będzie kolorowo. Aha, jeszcze raz to trzeba robić, jak tu się wejdzie. No nic. Po prostu wyjdziemy sobie ten. Nic tam nie doczytałam się, że. Więc pójdziemy sobie do następnej lokacji nowej. Którą sobie odblokujemy. No. Pójdziemy sobie. O, ten śmieszny z tymi. On się cieszy. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. Sam raz na mnie. Okej, jeszcze jedna robocik z tyłu. Okej. Świeży jak powiew wiosny. Tych robocików to dużo. I te duplikatory zniszczyć. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. Będziemy mieli problem z głowy. Chodź, panie bombowcu. Okej. No i wyjdziemy sobie tędy. Pójdziemy dalej. Na dalszą lokację. No, tu możemy bez problemu, już ten wszystko już tu mamy zrobione i uzbierane, więc. Idziemy sobie w tamtą stronę, odblokujemy sobie przejście. Chodźcie, takie piesko-robotki. Okej, odblokujmy sobie tą stronę. Chcesz wydać 2100 wyższących przedmiotów, aby odbudować most. Jak chcemy. Okej, możemy się udać dalej. Nazywa to lokacja Morska Igła. Tak, morska igła. Jakaś zniszczona i okrągła ta igła. pan krab. Co to mamy? S, N, W... Aha. A, tutaj jesteś, chłopcze! Ktoś złamał morską igłę. No, podziurawił raczej. To straszne! Morska igła to kolebka szydełkowego zaułka. Tak, to prawda, ale teraz najważniejsze jest to, że mamy za oknami tyki i błyszczące przedmioty. Panie Krab, jak może pan teraz myśleć o pieniądzach? No on zawsze o pieniądzach. Normalnie. No, oczyszczam umysł. Pieniądze, pieniążki, pieniążki. Pieniądze. Posłuchaj, chłopcze. Dobrze wiesz, że w zamian za błyszczące przedmioty dam ci złote łopatki. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli uda ci się zniszczyć wszystkie tyki w pobliżu morskiej igły, dam ci dodatkowa złota łopatka. Złotą łopatkę. No ładnie, czemu ładnie. Miałbym chcieć niszczyć tiki, panie Krab? Bo są tiki taki. Bo śmiały się z ciebie za plecami i wymyślały ci przezwiska. A jakie? Jakie przezwiska? No, no wiesz, SpongeBob, tylko porty. Tylko porty. To niezbyt zabawne. No, tak. Powiedziałeś też, że masz brzydką mamę. Brzydką? No dobrze, panie Krab. Typowe. Zasłużyły na zniszczenie. Umowa stoi. dobra.
A następny test z Peki. Zdjęcie. Kontrolny. Aha, bungee mamy. Więc wiadomo, że tylko ten. Tylko SpongeBoby. Kolejny. Ale to jest chyba wszystkie to samo. I to jest to ten. Spadło ci się chyba. A tam na dole też coś jest. Też jakiś checkpointik. Trzeci rok z rzędu wygrywam coroczne podchody bikini dolnego. Dziękuję. Dobrze, zblokowaliśmy sobie te drzwi. Brakuje nam i to jeszcze jednego tego okrągłego. Kolejny. Aha, w każdej stronie będzie pewnie ten. O kurczaki. Bombowiec nasz. Nie mam lęku wysokości. Nie mam lęku wysokości. Nie mam lęku wysokości. Okej, kolejny. No, fajnie. Mamy wszystkie. Wszystkie stery, fajnie. Kolejne drzwi. A tu w tą stronę już nie. Dobrze, chodźmy od samego początku. Od tej pierwszych drzwi tam był ten skok na bungee. Nie w taki sposób będziemy mogli te tiki i ten. Czas na ostateczny szał. O, nawet nie trafiamy. Super, skończył. Dobra, coś żeśmy tam zbili tych. O, ja cię. Będziemy się długo bujać. Mówię wam. Błyszczy. No, błyszczy. A, co on tak? Dobrze, ale tam jeszcze jeden został. A jakże my mamy go... Gdzie on jest? No chodź, błyszczący przedmiot. Super te moje skoki. Zostały trzy niedobre. Okej, jeszcze jedno. Jedno. SpongeBoby. Dobra, trzeba z powrotem. Okej. Dobrze, mam wszystko z tej strony. Podejdźmy sobie do drugiego. O. I hopsasa. Dobrze, ładnie. ale mam celność. Ała. Jeszcze jeden ten. No nie, tu jest. Nawet dwa. Takie niedobre, które nie chcą się złapać. Powinny być nasze. Okej, wszystko stąd. Świeży jak powiew wiosny. Ale tylko a z tamtej strony da się jakoś odblokować, to? Raczej a nie da się złapać ten Sandy, tych, tam taki jest cosik. Zaraz sobie sprawdzimy to. Pewnie będzie się dało jakoś tam przeskoczyć. O nie, ale tam było takie coś wystające, takie taka lampa, czy coś w tym stylu.
Nic nie trafiamy. Nic, kompletnie nic. A jednak trafiliśmy sobie, tyki. Oj, te tiki, tiki. Już trafiliśmy. No blisko byliśmy tego piorunowego. Okej, tam został ten. Okej. Tego mamy. No blisko żeśmy byli. tak trafić się. No dobrze by było dzień, ale to coś tam... A come on, SpongeBob. Idziemy tak... O come on, SpongeBob. Wow. No come on. A jak tak blisko, a tak daleko. No weź. O. Nie, tak jeszcze jednego mamy tika. Oj, ja cię kręcę. On się tak kręci wokół ten. Mamy go, wow. Wow, to było coś. Czuję się jak świeżo wyciśnięty. Może spróbujmy Sandy wyciągnąć z autobusu. Może ona może tam doskoczyć. Zresztą tak to wygląda troszkę. Właśnie w tą stronę. Okej, jesteśmy tu, ale... Nie, niestety nie dało się, ale... Wow. Cóż, to chyba uszczęśliwi Patryka. Wow, mamy wszystko, to jest jakiś cud. Okej, zmienimy sobie na tego. Spongeboba. Gadajmy sobie z Kramem. Dobra robota, chłopcze. Oto złota łopatka, którą obiecałem. Cud. Dobra, dzięki. 13 mamy. I gdzie w ogóle teraz mam się wrócić? Aha, to jest exit. Do miasta. Chyba tu więcej nie ma nic już. I chyba możemy się wrócić gdzieś tam do tego... Aha, nie, te kotwice za nie... Kotwice? Cztery, nie kotwice. Możemy ten zanieść. O, mamy wszystkie te... Chodźmy, zanieśmy je. No i powinniśmy dostać chyba od tej pani Puf. Pani Puf to się? Chyba tak, pani Puf. Dostać tę złotą łopatkę prawdopodobnie. Gdzie nie pójdę, robię szał. Czuję pani się Puf. Jak świeżo wyciśnięty. Ładne! Nie wytrzymam! Jezu, ten też rzuca tymi jakimiś dziwnymi. Okej, okay, pani Puf. Uf, i znikła.
Dobrze, czeka na nas. Jestem pod wrażeniem, SpongeBob. Jak je znalazłem? To był cud. No więc były te roboty i spotkałem Sandy, a latarnia była... Dobra, dobra. Niepotrzebnie pytałam. Oto obiecana złota łopatka. No, super. Dzięki, pani Puff. Teraz pomogę wam w ewakuacji. Ale nie masz prawa jazdy, SpongeBob. To nie ma pomocy. Na pewno? No, miałaś nam dać prawo jazdy. Tak, na pewno. W takim razie skąd mam to? To karta biblioteczna. Karta biblioteczna. Ja pomóc, no co? Okej, mam 14 tych złotych łopatek. Chyba wszystko z tej lokacji, możemy się cofnąć. No cofnąć się ten. Powrotem do tego głównego. Do bikini dolnego. I tam możemy iść w następną stronę, tam. Tam gdzieś tych 10 złotych łopatek do odblokowania przejścia. A tu nagle koniec gry! Nie ma! O Boże, dziwne by to... O, co to się tam podskakuje? A, dobra. Koniec gry, no pewnie. Jeszcze trochę do odblokowania jest. No, wychodźcie ładnie. Muszę się zakraść. I put. Uwielbiam otwierać prezenty. Okej, okay. A co nam da ten Patryk, jeśli tam, bo tam trzeba chyba było 10 tych skarpetek. Wow, SpongeBob, znalazłeś kilka. No tak, znaleźliśmy. Teraz są znów bezpieczne w domu, na swoim miejscu. Oto złota drapaczka do pleców. Drapaczka do pleców. Skrobaczka. Łopatka. No. Nie znam się na anatomii. Na anatomii. No to co, 15 mamy? Ładnie. No to możemy iść... I w tą stronę. A nie, pójdziemy tak jak tyle, ile potrzebujemy, ile jest potrzebna, czyli 10. Zobaczmy sobie jeszcze tę lokację. Byliśmy już tu, w tym medyzowym. Medyzowe pole i śródmieście. Śródmieście. Bikini dolnego. Prawdopodobnie wyjdziemy Botnista Laguna albo gdzieś w tą stronę. Okej. Okay. Lagun, no to Botnista Laguna. Czy tam też możemy sobie podejść i też się tam odblokuje, no. Na boisko do morskiej kopuły. Czekajcie, morska kopuła. W tą stronę? Trochę to dziwny ten rozkład tej mapy. No nie, pójdziemy sobie ten... tej laguny. Błotnistej. Zobaczmy, co tutaj jest. Błotnista laguna. Skąpana w słońcu szlamowa plaża na dnie oceanu. Coś tu jednak śmierdzi. I nie jest to szlam? Coś ten. Robocik ham. Hamki. Okej, przeczytajmy sobie tabliczkę. Bańko rąbnięcia. Można przesunąć obiekty. Tak po platformę wciśnij, aby ją przywrócić. Okej.
Może musimy sobie tu wskoczyć. O, tu. Je. Gdzie? Co? Właśnie? Takiej płytkiej wody? Stoisz przed Sponge Minatorem. Trochę to dziwne było. Bardzo dziwne. Jak fancik? Kontrolny. O, następne robociki. Takie latające. O, które rażą piorunem. No. Ten robot nazywa się Monsun. Uważaj na jego elektryczny atak. No. Pewnie to jest tak, to samo pisze. A jakoś będzie ten? Ło, namierza cię. A jak się schowa pod parasolką? Jak da się schować pod parasolką? Okej, nie jest jakiś taki straszny. Poważnie. Nie jest słabo. Przypiekło mnie. A no pewnie. Cóż, na pewno jesteś trochę czerwony. A niech to, przeklęty robot. Robot? Tak, wielki robot ukradł wszystkim krem do opalania. Krem do opalania. O nie! Wszyscy spłoną! Albo przynajmniej będzie ich piekło. Właśnie! Nie można cały dzień opalać się bez kremu. Słońce praży za mocno. Robot jest na wyspie. Nikt nie zdoła się tam dostać. SpongeBob, może byłbyś w stanie użyć reflektorów słonecznych, żeby skierować słońce na robota. Reflektory obrócą się, gdy wciśniesz jeden z przycisków z boku wieży ratownika. Połącz wszystkie wieże, a światło wystrzeli prosto z ogromnego reflektora na wyspie. Potem wystarczy podpłynąć na wyspę i skierować ogromny reflektor na robota. Ja zostanę i ochronię dzieciaki. No, chroń. Ale ja nie umiem pływać. No. Właśnie. Że mam punkt kontrolny. No i co? Skończymy sobie tu odcinek. W następnym odcinku damy się do tego robota. Przestawimy te wszystkie lustra w odpowiedni sposób, tak żeby oślepiło prawdopodobnie tego robota. Żeby odebrać mu ten krem do opalania. No nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, no i co? Słyszymy się w następnym odcinku z gry SpongeBob. Cześć!